Witam Cię w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie bardzo istotna rzecz, dlaczego oglądacie ten kanał, dlaczego często masz problemy z kobietami albo miałeś problem z jedną dziewczyną. Tego się dowiesz i co jest najlepsze, to też zadziała na sukces z kolejną dziewczyną, którą poznasz. Dlatego jak te materiały się podobają, staw łapkę do góry. O co chodzi? Często się zgłaszają do mnie faceci, dzwonią, niektórzy poddenerwowani to dosyć mocno. Krzysiek, zostawia mi dziewczyna. Ona powiedziała, że odchodzi, już musimy teraz rozmawiać, za 5 minut, bo ją stracę. Często mówię takiemu chłopakowi, ale ja mam grafik konsultacji, to dzwonią do mnie ludzie, faceci z różnymi problemami, więc musisz poczekać 2 dni. Ale niestety ta osoba, która dzwoni często, mówi, nie, to ja nawet ci więcej zapłacę, rozmawiajmy właśnie teraz, nie? I widzisz, i to już jest takie nastawienie, które pokazuje strach, lęk, obawę przed tym, że może stracić dziewczynę, kobietę swojego życia. Co niby jest uzasadnione logicznie, z tym, że zobacz, im więcej lęku odczuwasz, im więcej się boisz, tym tak naprawdę większa szansa, że ty tą kobietę stracisz, tak? Bo pokazujesz te cechy, których nie powinieneś pokazywać. Zdaj sobie z tego sprawę. I zazwyczaj takie poczekanie 2-3 dni, kiedy przeinwestowałeś, to i tak robi lepiej niż sytuacja, kiedy piszemy, działamy od razu, czy nawet czasami warto poczekać tydzień czasu, 2 tygodnie, żeby przystąpić do działania i żeby faktycznie tą dziewczynę odzyskać. I to jest właśnie problem większości facetów, którzy do mnie piszą, odzyskanie kobiety, miłości swojego życia. Tylko zobacz, dlaczego oni tą kobietę chcą odzyskać? Ponieważ wpadli w toksyczny mechanizm uzależnienia od tej dziewczyny. Nie potrafią bez niej funkcjonować. Toksyczna dziewczyna albo kobieta, która spowodowała, że przeinwestowali, spędza im sen z powiek. Oni cały czas myślą, zastanawiają się, dlaczego ona z nimi nie jest, czemu ona ich odpycha. I to się wszystko nakręca, bo im bardziej dziewczyna ich odpycha, tym bardziej oni piszą, chcą, proszą, a dziewczyna jeszcze bardziej nie chce. I ciekawe jest to, że to jest po prostu bardzo silne uzależnienie, tak? Często ja tłumaczę takim facetom na przykład na konsultacji, po zapoznaniu się ze sprawą, ta dziewczyna nie była dla ciebie odpowiednia. Ona ma symptomy toksycznej kobiety. Zbudowała tutaj pomiędzy wami toksyczną miłość. I myślisz, że słuchają, myślisz, że powiedzą, tak, masz rację, poszukam sobie innej. Nie, zazwyczaj jeszcze bardziej w to brną, chcą ją odzyskiwać, pomimo tego, że nawet gdy ją odzyskają, ta kobieta i tak stosuje toksyczne mechanizmy i niekoniecznie ma tutaj jakieś szczytne zamiary, żeby z tym facetem coś fajnego stworzyć. I oczywiście to jest ten problem, który bardzo często macie. I właśnie, żeby się przed tym bronić, ty sobie musisz uzmysłowić, że jeśli trafiłeś na toksyczną miłość, to jedyna opcja, żeby sobie z tym poradzić, to jest zostawić tą kobietę, uwolnić się od tego i znaleźć kolejną dziewczynę, z którą zbudujesz coś od podstaw i tak naprawdę to ona będzie inwestować, a nie ty. Jeśli chcesz, żeby kobieta cię kochała, to ona powinna mieć tak naprawdę fioła na twoim punkcie, to ona powinna się uzależnić od ciebie, a nie ty od dziewczyny, z którą się spotykasz. I to jest ten błąd, który najczęściej popełniacie i który was kosztuje często wiele miesięcy nerwów, stresu, oczywiście bólu takiego emocjonalnego. I to wszystko potem się przekłada też na jakość twojego życia. Zastanów się więc, jak ty budujesz swoje relacje. Czy być może budujesz tak, że to ty uzależniasz emocjonalnie kobiety, stosujesz te metody moje, tak? Teraz w tym miesiącu jeszcze macie ten nowy materiał Seksualne emocje kobiet, gdzie pokazuję, jak to połączyć z negatywnymi, z pozytywnymi emocjami. Czy być może dajesz sobie robić to wszystko, poznajesz dziewczynę, ona cię odpycha, ty znowu się nakręcasz, spotykałeś się z nią pół roku, robisz wszystko dobrze, a ona ci nagle powiedziała, że kończy związek, bo jej nie zależy, bo nie inwestowała. Więc kto kogo tak naprawdę uzależnia emocjonalnie? Jak sobie na to pytanie odpowiesz, to będziesz wiedział, jakie związki są dla ciebie dobre. A dobre związki dla faceta, czy nawet dla kobiety, jeśli poznaje faceta, są takie, gdzie też druga strona inwestuje, gdzie druga strona uzależnia się od ciebie. Więc jak trafiasz na dziewczynę, która może żyć bez ciebie, spotykacie się rok czasu, ona ma wszystko gdzieś, albo spotyka się z tobą, ale tak jakby nijako, szuka wymówek, tu niby się spotykacie, nie ma czasu, wyczuwasz, że ona niekoniecznie musi z tobą żyć, spędzać czas, to jest już pierwszy sygnał, że robisz coś nie tak i że warto taką kobietę jeszcze bardziej wkręcić w tą znajomość, żeby cię bardziej pokochała i żeby chciała z tobą być, a ty, żebyś nie miał problemów takich jak uzależnienie od kobiety, która cię nie kocha. Dlaczego ja ci to wszystko tutaj opowiadam w tym filmie?
Dlatego, żebyś teraz na każdą relację z kobietą, jaką masz, spojrzał w ten sposób. Czy ty ją uzależniasz emocjonalnie, czy ona ciebie uzależnia? I wtedy będziesz wiedział, czy warto po prostu pójść w to dalej, bo jeśli ona ciebie uzależnia, bardzo często jest z tego trudno wyjść. Mijają miesiące, tygodnie i oczywiście nic z tego konkretnego nie wychodzi dla ciebie, bo ty dalej inwestujesz, a ona nie za bardzo pokazuje tu też jakieś symptomy, że chciałaby coś więcej od swojej strony. Tylko oczywiście niby spotkania, ale jest niechętna, jest oporna, albo nie ma czasu, albo coraz szybciej się dystansuje. Więc jak zobaczysz takie już oznaki, że ona coraz bardziej się dystansuje, kiedy się spotykacie, unika spotkań, nie ma ochoty na pocałunki, sytuacje łóżkowe, mówi, że ją głowa boli, to już są takie pierwsze, powiedziałbym, sygnały, że coś jest nie tak i że ty powoli jeszcze bardziej przekraczasz tą granicę tego niezdrowego uzależnienia. Za bardzo chcesz, często próbujesz z nią dyskutować, nakręcasz się logicznie, pogadajmy, wytłumaczmy sobie wszystko, pójdźmy do psychoanalityka. Co jest ciekawe, często jak psychoanalityk przeanalizuje dziewczynę, kobietę, to jej mówi, że powinna się poprawić, zmienić, a kobieta wtedy mówi, to zmieńmy psychoanalityka. To jest dosyć zabawne. Ważne, żebyś z tego wideo zapamiętał tą jedną rzecz. Nie dawaj się uzależnić kobiecie emocjonalnie, bo wtedy relacja nie jest zdrowa, ty w rzeczywistości robisz głupie błędy, przeinwestowywujesz i kończysz z niczym, tak? Więc zapamiętaj sobie to na całe życie, bo będziesz nieszczęśliwy. Szczęśliwa relacja to nie taka, gdzie jesteś uzależniony emocjonalnie, to taka, gdzie kobieta jest uzależniona emocjonalnie od ciebie i ty kontrolujesz tą relację. Oczywiście ty też się możesz otworzyć, zakochać po jakimś czasie w niej, ale ważne, żeby to ona sama chciała, żeby ona emocjonalnie inwestowała, żeby ona była uzależniona od ciebie i żeby sobie wyobrażała, że w rzeczywistości nie możecie tego skończyć, tak? Wtedy dojdziesz do odpowiednich wniosków, że to jest to, co chcesz, ale często wtedy jesteś jakby nieusatysfakcjonowany i szukasz kolejnej dziewczyny albo sam nawet kończysz taki związek. No niestety, to jest ta wada właśnie tutaj przeinwestowania w relacje ze strony dziewczyny, że to, co dostajemy często od razu, jest dla nas zbyt nudne. Tyle na dzisiaj. Jak się materiał podoba, łapkę do góry zostaw, subskrybuj kanał i przypominam, że do jutra do północy najnowszy mój materiał, seksualne emocje kobiet, seksualna męska energia, aż 30% taniej. Wejdź tutaj, zobacz najmocniejszy materiał w tym roku, który sprawi, że kobiety tak naprawdę same będą się angażować, same będą chciały, a jak to połączysz jeszcze z tymi materiałami, które pokazywałem i z tą wiedzą na temat negatywnych emocji, pozytywnych i dodasz do tego seksualne emocje, to zdziwisz się, co się stanie. Kobiety same się będą zakochiwać, tak? Same będą pragnąć ciebie, kontaktu z tobą. To działa i mogę ci to udowodnić, dlatego wejdź tutaj, skorzystaj. kurs.uwodzeniewdzień.pl/SM. Do jutra do północy cały ten nowy kurs, najnowszy, 30% taniej. Zobacz, skorzystaj, ciesz się z efektów i nie zapomnij napisać mi tutaj komentarz na YouTubie, jak ta wiedza działa na twoją dziewczynę, małżonkę, a może na kobietę, którą chcesz zdobyć, bo jestem przekonany, że będziesz w szoku, jak to działa, bo to są do tej pory niepublikowane metody, które dopiero ujawniłem w tym materiale, a które działają naprawdę diabelsko skutecznie. Oczywiście tutaj w tym materiale też nowym omawiam, w jaki sposób się całować z dziewczyną, jak nakręcać te seksualne emocje, jak budować napięcie seksualne, o czym rozmawiać w łóżku, przed seksem, po seksie. To są te rzeczy, to są te tematy, które są bardzo istotne z punktu widzenia kobiet, ponieważ jeśli ty działasz po omacku i na przykład przed seksem pytasz dziewczynę o jej byłego, czy wchodzisz na inne takie drażliwe tematy, nie będziesz w stanie jej zainteresować. A to są tylko przykłady, tak? Istnieją pewne tematy, których poruszenie sprawi, że kobieta od razu będzie bardziej chciała seksu z tobą, będzie dochodzić. Także zobacz to, 30% taniej do jutra, do północy. Najmocniejszy materiał, jaki zrobiłem, przekonaj się sam.